W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w odmentach ludzkiej psychiki, a konkretniej w odmentach psychiki nurków. Dorota Pietrzyk-Matusik jest certyfikowanym psychologiem sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest także nominowanym psychologiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na co dzień wspiera zawodników różnych dyscyplin sportowych, organizując dla nich zajęcia psychologiczne oraz treningi mentalne. Co nam powie o psychologicznych aspektach nurkowania? Na co nurkowie powinni zwrócić szczególną uwagę? Zapraszam do wysłuchania odcinka. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Zanim przejdę do tematu tego odcinka, to pragnę poinformować, że materiał ten powstał przy współpracy z DeepSpot, czyli najgłębszym w Europie wielostrefowym symulatorze warunków nurkowych. DeepSpot ma głębokość niemalże 45,5 metra, wypełnia go 8000 m3 superprzyjrzystej wody o temperaturze około 33 stopnia. Jest to idealne miejsce dla początkujących oraz zaawansowanych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w komfortowych warunkach. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czy chcesz zacząć nurkować, możesz wejść do podwodnego tunelu i obserwować pasjonatów nurkowania. Teraz wracamy do tematu tego odcinka. Cześć Dorota! Cześć! Powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień? Jestem psychologiem sportu. Pracuję z zawodnikami, pracuję nad. Z jednej strony nad naprawą ich głowy, nad naprawą takich rzeczy, które nie działają, ale przede wszystkim staram się tak pracować, żeby zawodnik się rozwijał także mentalnie. Okej, okay, to jeszcze takie pytanie: psychologa, psychiatra, czy to nie jest to samo? Bo wielu ludzi pewnie myli te terminy. Przede wszystkim nie jest to to samo, bo kończymy inne studia. Psycholog zazwyczaj kończy pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Natomiast psychiatra musi skończyć studia medyczne. To jest działka medycyny. Okej, okay, czyli duża różnica w takim razie. Bardzo duża. Psycholog na przykład nie może przepisywać leków. Tak? To jest działka tylko i wyłącznie psychiatrów. Natomiast też nie jest tak, że psychiatra tylko przepisuje leki, dlatego że dobry psychiatra będzie zarówno umiał przepisać leki, jak i dobrze porozmawiać tak, żeby, tak żeby daną osobę wyprowadzić z kryzysu. Okej, okay, mówisz, że zajmujesz się naprawieniem głowy. To od razu ja mam takie pytanie, bo robiliśmy odcinek z ratownikiem medycznym, który powiedział, że cukrzyca to taka zła choroba, bo ona nie boli i nie idzie się do lekarza. I teraz mam pytanie, skąd ja mam wiedzieć, że czas na przykład na psychologa? Startuje w jakichś zawodach freediverskich, bije rekordy okej, okay, potrzebuję trenera, który mnie uczy treningu tego wstrzymywania oddechu i tak dalej, ale skąd mam wiedzieć, że czas już na psychologa, którym nie wiem, pomoże mi lepiej z tymi moimi rekordami. Z tym naprawianiem głowy to trochę jest tak, że ja to mówię trochę ironicznie, bo najczęściej to nie chodzi o to, żeby naprawić tą głowę, tak? Chodzi o to, żeby znaleźć coś, co po prostu nie działa. I często jest tak, że zawodnicy oczywiście zgłaszają się z tym, że no właśnie, nie radzą sobie ze stresem, że czują na przykład spadek motywacji, Albo nie potrafią się skupić na zadaniu, które mają do wykonania. Z rozmowy później staramy się znaleźć przyczyny tego. Nie tylko, nie tylko uczymy się. Ćwiczeń na koncentrację, treningów relaksacyjnych, czy, yy, czy, czy rozmawiamy o tej motywacji, ale staramy się znaleźć przyczyny tego, dlaczego są z tym problemy. I poprzez to staramy się też zmienić na przykład sposób myślenia. Bo bardzo często od tego sposobu myślenia zależy też później to, w jaki sposób zawodnik wykonuje swoje zadanie. Na przykład, jeśli po sukcesie, no. Kto by pomyślał, że po sukcesie można potrzebować psychologii, no prawda? E, jeśli po sukcesie zawodnik mówi o tym, że no tak, tym razem się udało, udało mi się y, osiągnąć ten sukces, to zobaczcie, to jest bardzo duża różnica między udało się a zrobiłem. Udało się, przypisujemy to losowi. I później, podchodząc do następnego wyzwania, do następnej rywalizacji na przykład, zawodnik z o tym, że jemu się poprzednio udało, daje sobie mniejsze szanse na to, że tym razem również może się udać. Prawda? Jeśli mówi o tym, że coś zrobił, to widzi wpływ tego, że trenował, że przygotowywał się, widzi wpływ tego na, na swoje wyniki, i później jakby, jakby też to się przekłada na, na jego rywalizację. Okej, okay, to w takim razie jak zacząć? Umówić na jakąś, nie wiem, sesję demonstracyjną tego, co potrafi psycholog, czyli na jakąś pierwszą nie wiem, rozmowę, wizytę i zobaczyć, czy to pomaga. Jak to w ogóle wygląda w praktyce? Tak, oczywiście dopóki się nie spróbuje, to nie wiadomo no jak właśnie, to jest, no. ale też trochę jest tak, że każdy psycholog pracuje trochę inaczej. Więc warto poszukać najpierw takiego psychologa, który będzie nam pasował, może trochę nawet z opisu, z tego co ma na stronie, z tego co na przykład publikuje gdzieś jakieś artykuły i tak dalej i umówić się rzeczywiście na pierwszą wizytę. Oczywiście nie oczekujmy tego, że po pierwszej wizycie nagle życie się odmieni <noise> i, i psycholog pokaże wszystko co potrafi, dlatego że praca psychologa każdego, nie tylko psychologa sportu oparta jest na zaufaniu. I tego zaufania nie zdobędziemy w ciągu pierwszych, pierwszej pół godziny czy w ciągu pierwszej godziny. Bardzo często jest tak, że, że to pierwsze spotkanie to jest trochę takie wybadanie, kim jest ta osoba. Zawodnik bardzo często sprawdza, na ile on się może otworzyć przed psychologiem. I dopiero po kilku spotkaniach tak naprawdę docieramy do takiego do, do sedna. Tego, w czym, w czym leży, yy, czy, czy trudność zawodnika, czy nad czym możemy popracować, żeby, żeby polepszyć jego wykonanie. A to nie jest troszeczkę tak, że. Nie wiem, jest wstyd chodzi do psychologa, że coś ze mną jest nie tak, coś mi się tam źle zrobiło, że idę do psychologa. E, tak było na początku, jak zaczynałam pracować, że rzeczywiście bardzo wiele osób myliło w ogóle psychologa z psychiatrą, i jak ktoś szedł do psychologa, to było wiadomo, że, że no coś, no coś jest modliło, nie? tak, tak, że coś mu tam po prostu nie gra. Natomiast w tej chwili tak naprawdę tak, wiele kadr narodowych, reprezentacji, klubów sportowych korzysta z usług psychologów, e, psychologów sportu. E, Dalej, zawodnicy sami indywidualnie też szukają takiej, tego typu pomocy czy wsparcia, czy szukają też tej ścieżki rozwoju. I jeśli, e, jeśli im to wychodzi, to później nawet bardzo często chwalą się tym, że korzystali z, taki, z, taki, z takich usług i, e, i dzięki temu też stają się troszkę lepsi. No właśnie, a jak wygląda taka praca? Praca z pacjentem pod dopieczym jak nazywa się klienta psychologa? Ja najczęściej mówię zawodnik. <laughs> zawodnik. Tak, e, to, to jest najczęściej. Zawodnik, klient. E, ponieważ ja na przykład nie jestem psychoterapeutą i nie pracuję nad zagadnieniami klinicznymi, e, tak sensu stricte, to, to mówię. O klientach raczej, nie o pacjentach. Natomiast jak wygląda praca? Najczęściej zaczyna się od tego, że, że no zaczynamy od wywiadu, tak? Wywiad wstępny, czyli, czyli dowiadujemy się, z czym zawodnik przechodzi, jaka jest specyfika jego dyscypliny, bo też każda dyscyplina ma inne wymagania, jeśli chodzi o mental, o jeśli chodzi o głowę. I jakby na tym bazujemy, tak? Od tego wychodzimy. W toku takiej pracy znajdujemy te rzeczy, które na przykład można poprawić. Nie mówię tylko te, które nie działają, ale te, które można na przykład robić lepiej i staramy się znaleźć na to metody, tak? Ja oczywiście mam sporo różnych metod, które stosuję. Pokazuję je zawodnikowi i zawodnik z tego bierze to co jemu pasuje, tak? Bardzo często też staram się tak umawiać, że na, na taką pracę z jednej strony dość systematyczną, ale z drugiej strony, no niekoniecznie dzień po dniu, tylko na przykład tydzień po tygodniu, jeśli już mówimy o takiej stricte gabinetowej pracy, bo dzięki temu po prostu. O czymś rozmawiamy, coś później zawodnik może zastosować na treningu, na zawodach i potem możemy przegadać, czy to, czy to w ogóle zadziałało. Oczywiście jest, jest też inny tryb pracy, bo tutaj mówimy o takiej pracy stricte gabinetowej, ale też często na przykład pracuję z grupami młodzieżowymi w sporcie. I to jest często tak, że albo jakaś, jakaś kadra, albo klub zgłasza się do mnie i przyjeżdżam na przeprowadzenie, przyjeżdżam do nich albo oni do mnie na, na warsztaty, na warsztaty takie psychoedukacyjne, które. No, właśnie, psychoedukacja, niby trudne słowo, ale bardzo, bardzo proste, bo to jest psycho, psychologia i edukacja. Edukacja o psychologii, edukacja o głowie w tej danej dyscyplinie. I poprzez to, że pokazuje różne rzeczy, na przykład rozmawiamy sobie o stresie, niekoniecznie mówiąc, ty masz problem ze stresem, tak? No tak? Albo ty w stresie źle działasz, tylko pokazując, że tak może być, że takie mogą być objawy stresu, zawodnicy nagle zaczynają yy, rozpoznawać siebie u też. siebie, tak, rozpoznawać u siebie te, yy, te, te objawy stresu, i potem dowiadują się też, jak mogą, jakich metod mogą yy, z jakich metod mogą korzystać, żeby, żeby z tym stresem sobie poradzić. No Właśnie, umiem sobie wyobrazić treningi, nie wiem, freediverów, którzy trenują wstrzymanie oddechu, schodzą coraz głębiej i tak dalej. Nadal nie umiem sobie wyobrazić trenowania czegoś w głowie. Jakiś możesz podać przykład treningu, na przykład na stres, albo jak to rozpoznać? Akurat stres jest takim bardzo dobrze rozpoznanym obszarem, dlatego że my bardzo dużo korzystamy z różnych takich metod, też tak naprawdę psychofizjologicznych. Zaczynamy od tego, że uczymy się rozpoznawać objawy stresu. Uczymy się rozpoznawać to, że w momencie, kiedy, kiedy się zawodnik, na przykład stresuje, piłkarz, który się stresuje i traci na przykład decyzję w, w podaniu, tak? że, że nagle podaje nie wiadomo do, ko do kogo, prawda, o te parę centymetrów za daleko. Eee, i, I uczymy się rozpoznawać, że to może wynikać na przykład z napięcia mięśni. I to napięcie mięśni trzeba nauczyć się też rozluźniać. Oczywiście też trochę jest tak, że to nie są tylko napięte mięśnie, ale też w stresie pojawiają się różne myśli. Trudniej jest się uwolnić od niektórych, na przykład negatywnych myśli i też uczymy się takiego mind flow, tak? takiego przepływu myśli, który, który powoduje, że po prostu jesteśmy w stanie się od tego uwolnić. Mamy na przykład treningi relaksacyjne. Te treningi relaksacyjne mamy jakby dwa podstawowe nurty. Jest jeden nurt od umysłu do ciała, czyli treningi autogenne, czyli poprzez to, że wyobrażamy sobie rozluźnienie pewnych części ciała, te części ciała się w pewnym momencie rozluźniają. To są, to są metody, które zostały opracowane przez, przez szulca i, i, i one są też wykorzystywane. I to mogę sobie zastosować nawet tuż przed zawodami. tak? Oczywiście. Gdzieś w skupieniu wyobrażam sobie, że rozluźniam sobie mięśnie barków, opatek i tak dalej. Tak. I... Odstresowuje się. Tak, tylko nie polecałabym oczywiście stosowania tego pierwszy raz przed zawodami, dlatego że nigdy nie wiemy, jak, jak to na nas zadziała. Warto jest takich, takich metod się uczyć wcześniej, okay. próbować je wcześniej, bo czasami jest tak, że na przykład jak wejdziemy w ten stan relaksu, jeśli rzeczywiście już spróbujemy sobie, puścimy jakieś <noise> nagranie i wejdziemy w ten stan relaksu, to powrót do takiej pełnej sprawności może nam, może nam zająć na przykład. 5 minut, a może nam zająć 40 minut. I jak zrobimy to 15 minut przed startem, to się okaże, no tak. że obudzimy się że dużo, dużo po. Jest jeszcze, drugi, jest jeszcze drugi, drugi nurt w treningach relaksacyjnych. To jest trening progresywny, czyli od ciała do umysłu. Poprzez naprzemienne Napinanie i rozluźnianie poszczególnych partii mięśni, rozluźniamy zarówno te mięśnie, jak i odprężamy umysł. I to jest też bardzo fajna metoda. To jest metoda opracowana przez Jakobsona. I, e, I dzięki tej metodzie zawodnik, jeśli rzeczywiście ją powtarza i uczy się jej, później może dać sobie też taki sygnał, nawet, że czuje napięcie w barku, napnie odpowiednią partię mięśni i jest w stanie ją dużo bardziej rozluźnić. E, mówiłaś, że psycholog często przyjmuje w gabinecie, tak? Ale rozumiem też, że psycholog pracuje. Nie wiem, w terenie, jedzie z, nie wiem, z nurkami, z zawodnikami na jakieś zawody i, tak, i tam ich wspiera. Ja tak naprawdę, jak patrzę, to grom mojej pracy to jest praca w terenie, bo często pracuję właśnie na zawodach, ja pracuję też z, w sportach lotniczych, więc jeżdżę na takie zawody, które trwają nawet i po dwa tygodnie, wow. a nawet i trzy, bo Mistrzostwa Świata łącznie z treningami to są trzy tygodnie w jednym miejscu. I, I tak naprawdę w terenie tej pracy, ta praca wygląda trochę inaczej. Często nie mamy stricte określonych godzin, kiedy będziemy mieć, kiedy będziemy mieć zajęcia na przykład, no tak, tak? Tak. kiedy będzie spotkanie, bo często jest tak, że na przykład na zawodach szybowcowych siadam z zawodnikiem pod skrzydłem, i z takiej luźnej gadki, za przeproszeniem, z takiej luźnej gadki nam wychodzi po prostu jakaś ważna kwestia, którą on, z którą on się zmaga i później jakby jesteśmy w stanie to jakoś się rozwiązać. Często jest też tak, że na przykład jadąc na zgrupowanie, ja do końca niby mam określone, w których godzinach będę mieć na przykład zajęcia z zawodnikami, ale, ale jest to też dostosowane do ich planu dnia. Tak, no tak jest Pogoda to... może dużo popsuć pewnie. Tak, oczywiście. Czasami jest tak, że na przykład wiem, że mam mieć zajęcia, nie wiem, o 18, bo o tej porze na przykład zawodnicy wrócą z lotu, tak, który mają wykonać, a nie ma pogody i okazuje się, że mamy cały dzień. I ten cały dzień możemy wykorzystać w jakiś sposób. W możemy taki, taki dzień zmarnowany, może też stresować pewnie zawodnika. Oczywiście. Jeśli na przykład jest, nie wiem, po dwóch, trzech konkurencjach, wie, że ma do odrobienia jakieś straty, a nagle jeden i drugi dzień, kiedy nie może lecieć, to są dni, kiedy nie może tych strat odrobić. Ma niby plan, ma pomysł, wie, że tego pierwszego dnia coś mu nie wyszło i, i chciałby po prostu to poprawić, a nie może, prawda? I, i to może, może stresować rzeczywiście. Lotnictwo, nurkowanie dosyć Bezpieczne, jednocześnie niebezpieczne, takie jak no sport, no bo tu głęboko, nie tam wysokości, nie. To pewnie też jest dużo pracy, jakimś lękiem, strachem u takich zawodników. Tak, oczywiście, jest, jest dużo, ale też nie chodzi o to, żeby, żeby zawodnik się pozbył lęku, bo, no tak. bo lęk jest tak naprawdę takim stanem, który nas chroni przed niebezpieczeństwem, tak? I oczywiście wiadomo, że on może też nas ograniczać, tak? I może ograniczać nasze wykonanie sportowe ale z drugiej strony, jakby tak pomyśleć, to czy latanie sportowe jest do końca bezpieczne, czy nurkowanie na dużych głębokościach jest bezpieczne? No nie do końca, prawda? Więc ten lęk jest uzasadniony. Chodzi o to, żeby ten lęk nas z jednej strony nie powstrzymywał przed polepszaniem swoich wyników, ale z drugiej strony, żeby, żeby nas chronił jednak. Przed naprawdę niebezpiecznymi sytuacjami, dlatego że na przykład w lotnictwie to jest taki temat, który akurat mi jest bliski. Na przykład w lotnictwie jest tak, że z jednej strony mamy rywalizację, ale z drugiej strony, w tej rywalizacji czasami zawodnicy zapominają o swoim własnym bezpieczeństwie. I jeśli, jeśli rzeczywiście by się zawodnik wyzbył totalnie lęku, to może się okazać, że będzie tworzył niebezpieczeństwo dla siebie i dla innych. I warto pamiętać o tym, że to bezpieczeństwo zależy też od tego, jak oceniamy swoje umiejętności. Czy nasze umiejętności wystarczają do sprostania danej sytuacji? No wszędzie tak jest, że jak zapominamy o pewnych rzeczach, to łamiemy te zasady, tak? tak? Powiedz mi, czy masz jakiś przykład taki z autopsji, że mamy, nie wiem, zawodnika, który jest gotowy fizycznie. Wszystkie treningi przychodzi super, ale no nie wiem, tuż przed startem trzeba coś tam, nie, wiem, pogrzebać mu w głowie, żeby wystartował, bo coś go nie wiem, zablokowało, czegoś się wystraszył. Zdarzają się takie przypadki? Tak, to jest jeden tak naprawdę z częstszych przypadków, kiedy zawodnicy trafiają do gabinetów psychologa. Dlatego, że bardzo często jest tak, że zawodnicy widać, że są fizycznie przygotowani, taktycznie, że no, jakby technikę mają świetnie opanowaną i na treningach to pokazują, a kiedy pojawia się presja, rywalizacja... Tłumy ludzi. Tłumy ludzi, a czasami nawet nie tłumy ludzi, ale na widowni siedzi ktoś, kto jest na przykład znaczący, nie wiem, selekcjoner do Kadry wojewódzkiej czy, czy ktokolwiek, okazuje się, że nie jest w stanie pokazać tych, tych swoich umiejętności, bo coś go blokuje. I to coś to jest bardzo często głowa. To jest bardzo często blokada, która wynika na przykład z, z tego, że zawodnik myśli sobie, a co będzie, jeśli mi nie wyjdzie? No tak, to pewnie często takie pytanie się pojawia. Tak, tak, dosyć często. A co, powiedza, co, co powie o mnie trener? No właśnie, jak, jak nie wyjdzie, to rozumiem, że opieka psychologa też się wtedy przydaje. Oczywiście. Ja uważam, że tak naprawdę opieka psychologa może się przydać zarówno wtedy, kiedy nie, nie wyjdzie, jak i wtedy, kiedy wyjdzie, bo kiedy wyjdzie, to też trzeba sprostać z później też oczekiwaniom, prawda? Bo no tak. okazuje się, że rosną oczekiwania i trzeba, trzeba ten wynik powtórzyć, prawda? I to też jest, to też jest sytuacja, A to też jest... najlepiej, lepiej, żebyś już nie. Udało. Tak. No nie do końca, ale, ale to też jest trochę tak, że my mówimy, można mówić o trudnościach. Ja często mówię po prostu o wyzwaniach, że każda z tych sytuacji niesie wyzwanie, i jeśli dobrze z nią popracujemy, to jesteśmy w stanie się z niej nauczyć. Zarówno wtedy, kiedy odnosimy sukcesy, jak i wtedy, kiedy ponosimy niepowodzenia, kiedy mamy niepowodzenia, to zawsze może być lekcja i zawsze się z tego można czegoś nauczyć. Ja często zawodników pytam po danej konkurencji czy po danych zawodach, z czego byłeś zadowolony, co byś chciał powtórzyć, czyli. Jakby uczę ich trochę wyszukiwania, nawet w tych najgorszych startach, czegoś, co zrobili dobrze, czegoś, co byli w stanie pokazać. Drugie Takie pytanie to: Mikroprzyjemności, często... tak? Tak, znalezienie, tak. No może nie mikroprzyjemności, ale, um, ale takiego drobnego chociaż sukcesu, prawda? Mhm. Drugie pytanie to jest, co nie wyszło, co byś chciał zmienić? I trzecie pytanie, co możesz zrobić, żeby to zmienić. O, to I dobra. to jest takie pytanie, które ukierunkowuje na to, nie tylko na takie samobiczowanie się, że, <noise> że zrobiłem to źle i po prostu jestem beznadziejny, tylko, tylko znalezienie sposobu, no dobra, czyli coś nie zagrało, ja muszę coś z tym zrobić i teraz co ja mogę z tym zrobić. A w ogóle zawodnicy są chętni do rozmowy z psychologiem, czy to jest raczej taki, że opór mają na początku? To jest bardzo różnie. To jest bardzo różnie. E, tak jak powiedziałam na początku, że ta praca się bardzo często opiera na zaufaniu. I, i pytałeś mnie o to, co, za, co psycholog robi na zawodach. Czasami nie ze wszystkimi pracuje na zawodach. Okay. I nie wszyscy zawodnicy na zawodach w ogóle chcą ze mną porozmawiać, ale przez to, że jestem, uczestniczę w ich życiu, uczestniczę jakby też w, w ich rywalizacji, patrzę, obserwuję, jestem blisko. Bardzo często później, kiedy mają rzeczywiście jakąś kwestię, którą chcieliby przegadać, łatwiej jest im do mnie zagadać łatwiej jest im powiedzieć o swoich trudnościach czy, czy, czy zapytać mnie o, o pomoc. Ta praca w terenie dużo daje, widzę tego, co rozumiem. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Ja prowadzę też zajęcia ze studentami, takie praktyki z psychologii mhm. sportu i studenci, którzy uczą się o pracy gabinetowej, którzy uczą się o psychoterapii i tak dalej, nagle dowiadują się, że naszą pracą jest nie tylko godzina w gabinecie, ale na przykład luźna gadka szmatka przy obiedzie, tak? Bo podczas takiej luźnej gadki można bardzo dużo z jednej strony dowiedzieć się o zawodnikach, ale z drugiej strony pokazać im też swoją gotowość do tego, żeby z nimi po prostu rozmawiać. Tak sobie teraz myślę, że jak rozmawiasz z tymi zawodnikami, gdzie to to wszystko mieścisz, chowasz? <grym> jak to spamiętać? To jest duży, duża trudność. Znaczy tak, przede wszystkim robię sobie różne notatki, tak? Oczywiście, no nie robię sobie notatek po każdym obiedzie, to nie jest też trochę tak, że... Powtórz, że... zanotuję. Tak, dokładnie. To nie jest tak, że ja po obiedzie z zawodnikami Siadam i sobie notuję, ale często jest tak, że różne przemyślenia sobie notuję i, i, i później jakby to wykorzystuję. Ja na przykład z zawodnikami, z, szybowce, z szybownikami, mam na przykład taki tryb pracy, że w ciągu sezonu jestem z nimi na zawodach kilku, a później, pod koniec roku, zawsze na jesieni mamy takie warsztaty, dwudniowe warsztaty, już stricte psychologiczne, podsumowujące sezon. I podczas tych warsztatów ja bardzo dużo wykorzystuję tych moich obserwacji, które, które poczyniłam sobie na zawodach. Mój telefon jest na przykład pełen notatek, które, mm -hmm. które sobie tak na gorąco robię, to są często jakieś luźne myśli, różne luźne zdania. I to nie chodzi tylko o analizę zawodników, tylko takie różne zdania, które się pojawiają i które później wykorzystuję też w, w czasie takiego podsumowania na przykład. Jakiś czas temu współorganizowaliśmy takie zawody we freedivingu, Zagatam Bogorz między innymi. No i na takich zawodach no ludzie no pływają na granicy swojej wytrzymałości fizycznej, czasem dochodzi do jakichś omleń i tak dalej, no ale. Może się tak zdarzyć, że w trakcie jakichś zawodów nasz kolega, koleżanka, partner nurkowy po prostu, no, nie wiem, straci przytomność albo po prostu odejdzie z tego świata. Jaki to może mieć wpływ na innych zawodników? No bo do tego momentu było wszystko fajnie. Rywalizowaliśmy ze znajomymi, była fajna zabawa, woda, ale w pewnym momencie no, ktoś umiera. Jak to może wpłynąć na zawodnika? Znaczy jest to z pewnością wydarzenie traumatyczne, tak? Jest to sytuacja kryzysowa, na którą różnie ka każdy będzie inaczej reagował. Jedna osoba rzeczywiście jakby przejdzie nad tym do porządku, dziennego. Nie bardzo, nie bardzo to odczuje, natomiast są też takie osoby, które mogą to odczuć bardzo mocno. Mówi się, czy w literaturze tak naprawdę, te pierwsze ostre objawy traumy mogą się pojawiać tak naprawdę do 48, a nawet 72 godzin po zdarzeniu. I te ostre objawy, czasami jest to, są to jakieś natrętne myśli, czasami są to na przykład problemy ze snem, a czasami może się okazać, że nagle zawodnik po prostu zawodnikowi odcina trochę świadomość, tak? Nagle znajduje się. Jakby nie do końca wie, gdzie się znajduje i, 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 i nie wie, co ma dalej zrobić. No to w lotnictwie i nurkowaniu może być niebezpieczne. Bardzo. Oczywiście tak, ja uważam, że to może być bardzo niebezpieczne, na przykład, kiedy zawodnik jest na przelocie i, i nagle w połowie trasy przestaje być świadomy tego, co robi, i zaczyna działać po prostu trochę po omacku, prawda? Mhm. Dlatego warto siebie obserwować, warto gdzieś tam też czytać dużo o, o tym, jakie mogą być objawy traumy, a też jeśli, jeśli mamy do czynienia, jeśli wiemy coś o tym, to warto też. Dzielić się tą wiedzą z innymi, z innymi osobami, które w tym wydarzeniu traumatycznym uczestniczą. Bo to też nie jest tak, że traumę odczuwają zawodnicy, na przykład tylko ci, którzy załóżmy, nie wiem, się zderzyli, tak? Mhm. Traumę mogą odczuwać zawodnicy, którzy to widzieli, którzy o tym słyszeli, a także osoby, które tak naprawdę, jakby były na przykład bardzo daleko i w ogóle, i w Ale w ogóle są w tej samej dziedzinie są w sportu. tej samej dziedzinie sportu, znajdują się w podobnych sytuacjach, które, która spotkała tych zawodników, którzy mieli, którzy mieli wypadek mhm. i. Nagle uświadamiają sobie, że to, co do tej, do tej pory było tak naprawdę taką stricte rywalizacją, i chodziło o to, żeby jak najszybciej jak najszybciej lecieć i, i jakby wyścignąć innych, to czasami też trzeba rozejrzeć się w koło i, yy, i, można, i można tak naprawdę zwiększyć też swoje bezpieczeństwo. Kolejne pytanie, które mi się nasuwa, to, ile trwa takie, nie wiem, leczenie, czy to jest ciągła praca z psychologiem sportu tak długo, aż nie wiem, trenuje. Czy w pewnym momencie dochodzę do takiego momentu dobra, już wszystko wiem i nie potrzebuję. <noise> Powiem, odpowiem po psychologicznemu to zależy. <głos> <Okay>. <głos> <głos> to zależy. Oczywiście może być tak, że jest to praca ciągła, zwłaszcza jeśli, jeśli myślimy o tej pracy jako o pracy rozwojowej, bo. Tak naprawdę, no tak jak w treningu. No przecież to też jest tak, że w pewnym momencie zawodnik umie już wszystko i po co ma dalej trenować, no prawda? Aha. Tylko wystarczyłoby, żeby to podtrzymał, a okazuje się, że ten trening jest potrzebny i tak samo jest z głową. E przykładowo, jak myślę sobie na przykład o koncentracji, prawda? Koncentracja to jest taka umiejętność, która. E która ja, ja ją traktuję jak mięsień. Jeśli ją ćwiczymy. To ona będzie dla nas bardziej dostępna, tak? Będziemy bardziej panować nad tym, na czym się skoncentrujemy, na czym skupimy tą uwagę, będziemy umieć, będziemy sobie lepiej radzić z rozproszeniem, z tym, z tym że coś nas, że coś odwróci naszą uwagę, będziemy szybciej potrafili wrócić. Jeśli nie ćwiczymy, to wcale nie, nie, nie znaczy, że nie będziemy umieli się skoncentrować, ale będziemy mieć nad tym mniejszą kontrolę. Ja najczęściej w takiej na przykład pracy gabinetowej, na początku umawiam się na kilka spotkań, mówi się o tym, że żeby zaszła taka widoczna zmiana, często mówi się o siedmiu, dziesięciu spotkaniach. Po godzinę? E, tak, tak. Najczęściej, chociaż to też ja, ja też pracuję tak, że ustalam sobie po prostu widełki czasowe, bo czasami jest tak, że nagle na koniec spotkania wychodzi taka naprawdę kluczowa rzecz, którą trudno by było zostawić taką rozgrzebaną na, na najbliższy tydzień i zawodnika zostawić z tym takim niedo, niedomkniętym zagadnieniem. E, natomiast często jest też tak, że zawodnicy później e, jakby przepracują coś, z czym chcieli przyjść e, i że Rzeczywiście jakby trochę rzadziej się spotykamy, ale na przykład wtedy dzwonią raz na miesiąc, czy raz na dwa tygodnie z prośbą o spotkanie, żeby jakby na bieżąco też uporządkować różne rzeczy, które się, które się im dzieją i, i, i spróbować też znaleźć rozwiązania. O, to właśnie teraz pytanko, czy... Czy praca tele, telepraca, telemedycyna też wchodzi w grę, tak? Czy to koniecznie jest kontakt fizyczny, czy jednak przez telefon też? Mhm. Oczywiście y, nasze czasy aktualne też wymogły na nas też y, zwiększenie tej ilości tej pracy tak, na, tak naprawdę online. Y, bo no, nie wszędzie możemy być. Nie zawsze jesteśmy z zawodnikami, na przykład hmm? wtedy, kiedy, kiedy są w jakiejś sytuacji, która wymaga też interwencji. I tak naprawdę tej pracy jest coraz więcej. Co nie znaczy, że jej wcześniej nie było. Ona już wcześniej była i rzeczywiście jakby um, często pracowało się też z zawodnikami, którzy na przykład byli w innym mieście, w innym kraju e, i potrzebowali i akurat chcieli z tym konkretnym psychologiem pracować, prawda? E, natomiast tak, tej pracy jest sporo. E, ja poza tym, że z niektórymi zawodnikami, poza tym, że pracuję w gabinecie, to częst, czasem jest. Jest też tak, że na przykład dzwonią do mnie w czasie zawodów, czy z jednej strony czasami na przykład mierzą się z czymś, z czym chcieliby po prostu jak najszybciej spróbować to przegadać, ale czasami jest też tak, że dzwonią pochwalić się swoim, swoim sukcesem, co też jest bardzo, bardzo ważne. Czyli bardzo rozumiem fajne. pod telefonem taka doraźna pomoc psychologiczna. Tak, 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 tak. tak. To tak działa. Pod telefonem, czy oczywiście są też teraz inne, inne no tak, metody. Komunikatory. Tak, komunikatory. Messenger, WhatsApp, wszystkie te komunikatory, na których zawodnik. Oczywiście ja staram się też, jakby nie prowadzić tych takich najważniejszych, e, najważniejszych rozmów, czy takich kluczowych rozmów, po prostu e, pisząc. W, pisząc. Natomiast e, no, czasami, czasami też się zdarza, tak, że zawodnik o coś zapyta, dopytuje, czy może zadzwonić, czy może chce się spotkać online i wtedy jakby staramy się to jakoś na bieżąco ustalić. Tak sobie zaczynam się zastanawiać, jak bardzo ta psychologia sportu pomaga nie wiem, w biciu rekordów, w zwyciężaniu i tak dalej. To jest trudne do oszacowania, dlatego że no, nie mamy... Jasnej miary, gdyby, gdyby można było mieć taki wskaźnik, że w sukcesie zawodnika było tak 50% fizyczność, 20% technika i tak dalej, i tak dalej, to by było nam dużo łatwiej. Tak? Natomiast yy, to jest, to jest bardzo, bardzo subiektywne. Często jest tak, że to po prostu zawodnicy określają, na ile im na przykład to, że coś zmienili w swoim myśleniu, czy w swoim nastawieniu, czy nauczyli się nowych technik radzenia sobie ze stresem, na ile im to pomogło w, w, w osiągnięciu tego swojego sukcesu. Nie zawsze to musi być rekord, ale w osiągnięciu swojego sukcesu, który, który sobie zaplanowali. Ja pierwszy raz chyba z psychologiem sportu spotkałem się w skokach narciarskich. Mhm. Znaczy, słyszałem w telewizji, że wszystko było super wiązania narty, smarowania, śnieg elegancko, ale było coś nie tak właśnie z zawodnikiem i dlatego mu się nie udało. I myślisz, że właśnie taki, ten stres, ten lech ma taki duży naprawdę wpływ? Tak, myślę, że tak. Myślę, że bardzo często głowa, my nawet nie, 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 nie wiemy nawet, jak bardzo czasami głowa może nam pomóc, albo jak bardzo może nas, może nas ograniczać. Bardzo dużo w naszym wykonaniu i jakby w każdej dziedzinie sportu tak naprawdę, a nawet w każdej dziedzinie życia bardzo dużo zależy od nastawienia i to nastawienie może być e, już nawet przykładowo możemy być nastawieni na to, żeby unikać porażki, tak, żeby nie być ostatnim, żeby nie popełnić błędu, co bardzo często przekierowuje już naszą uwagę na te sytuacje, które e, mogą skutkować błędem, mogą skutkować poniesieniem porażki, <laughs> prawda? I mamy przekierowaną uwagę na to, żeby bronić się przed tym, co może złego nastąpić. A wtedy nasza uwaga tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie myśleć jednocześnie o dwóch rzeczach, tak? No tym tak. samym Dokładnie momencie. Czyli jeśli myślimy o tym, jak uniknąć tej porażki, nie skupiamy się na tym, jaką taktykę przyjąć, żeby odnieść sukces, prawda? I tutaj od tego nastawienia może też bardzo dużo zależeć. Tak, znowu, że myślę, że ta praca jest dosyć trudna, no bo jak, nie wiem, leczymy, pracujemy z pacjentem, który ma gorączkę, to termometrem zbadamy, że mu ona mu spadła. Jak Ty możesz mierzyć efekty swojej pracy, tak naprawdę? Bo jak zawodnik może, to czy są jakieś takie wskaźniki, że zawodnik widzi, że mu to pomogło, sam w sobie na przykład? Tak, często tak jest. E, oczywiście to jest też bardzo, bardzo subiektywne. Na przykład tutaj pytałeś o to czasami, jak, jak wygląda taka praca, zapytałeś stricte o trening relaksacyjny. Mówiłam o tym, że to jest dość dobrze zbadany obszar i tutaj na przykład mamy pewne metody, które też mogą nam pokazywać e, po, postępy, tak? Jest na przykład metoda, są metody oparte na biofeedbacku, czyli na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, taka trudna mhm. nazwa po polsku, natomiast, natomiast wiele mówi. Chodzi o to, że zawodnicy na przykład są podłączani do pewnych urządzeń, okay. które pokazują ich aktualny stan pobudzenia, i poprzez wykorzystanie różnych metod, które, których ich uczymy, uczą się Kontrolować ten stan pobudzenia. Ale czasami to jest nawet takie subiektywne tak, subiektywne odczucie. Przykładowo, co myślisz przed zawodami? Tak? Co myślisz przed zaraz, na przykład przed oddaniem strzału, tak? czy zaraz przed rzutem za trzy punkty? Prawda? Co się dzieje w głowie? I zawodnik widzi, że przed rozpoczęciem współpracy bardzo często zastanawiał się, a co będzie, jak nie trafię, a co powie o tym trener, czy selekcjoner, czy ktokolwiek inny. A w tej chwili na przykład skupia się na tym, w które miejsce chce strzelić albo w które miejsce chce tak rzucić. Tak, tak, tak. I to jest często właśnie bardzo takie subiektywne też, subiektywna obserwacja, ale mamy też oczywiście wskaźniki takie obiektywne do niektórych parametrów tak naprawdę. Czy to jest praca z człowiekiem i im bardziej on jest pewnie otwarty, tym łatwiej i lepiej. tak. Tak, tak, tak. Ja bardzo często zawodnikom mówię na początku podczas pierwszego spotkania, że nie mam takich dwóch przyrządów, które bardzo bym chciała mieć. Nie mam szklanej kuli, no tak. w której bym widziała, co tak naprawdę się dzieje w jego głowie. Ja będę wiedzieć tylko tyle, ile on mi powie. Ewentualnie zadam odpowiednie pytania, które mogą też pomóc wydobyć niektóre myśli od zawodnika, ale ja mu nie powiem też często myślisz tak i tak, bo, bo ja nie wiem, co on myśli, tak do końca. Ja mogę dopytać i jeśli zawodnik rzeczywiście to powie, no to rzeczywiście. Pewnie tak myśli, skoro tak powiedział. Yy, I drugiego jeszcze nie mam mhm. przyrządu czyli nie mam magicznej różdżki. Ta magiczna <laughs> różdżka bardzo chętnie bym ją posiadała, bo wtedy nasza praca byłaby dużo prostsza, tak? Zrobiłabym czary-mary i zawodnik już by to umiał. No tak. ale, ale to jest też bardzo dużo pracy zawodnika, który e, jeśli na przykład ma się nad czymś zastanowić, to jeśli to zrobi, to później mamy o czym też podyskutować i mamy, mamy jak znaleźć metody na to, żeby, żeby sobie z czymś poradzić. A zdarza się tak, że zawodnicy próbują coś ukryć i oszukują, kłamią i ty jakimiś magicznymi pytaniami wykluczającymi to wyłapujesz? E, nie ma magicznych pytań, niestety. No to może kolejna, kolejna rzecz, której nie mam, to magiczna księga z zaklęciami, prawda? Nie, nie mam, nie mam magicznych pytań, natomiast często zawodnicy nawet nieświadomie ukrywają niektóre rzeczy, bo sami nie są ich świadomi. Okay. Ja bardzo często, jakby podstawa mojej pracy na początku, to jest budowanie samoświadomości zawodnika, czyli, czyli jakby sprawienie, żeby zawodnik był bardziej świadomy tego, co się dzieje w jego głowie, bo bardzo wiele osób nie ma do tego dostępu. Jak wiele osób nie ma dostępu do tego, co w danej chwili czuje, jakie emocje odczuwa? Eee, i, I to jest jakby, to jest, to jest pierwsza lekcja, to jest lekcja. Nauczenie się rozpoznawania tego, nauczenie się, przyjrzenie się swoim myślom na przykład, co bardzo często zawodnicy nie są świadomi, że na przykład przed każdym, no bo nie wychodzi mu, nie wiem, napastnikowi nie wychodzi strzał na bramkę, tak? Mhm. Za każdym razem trafia w słupek, nie? To dobry cel. No świetny cel, tylko że nie o to do końca chodzi, prawda? I, i, I na przykład dopiero jak się przyjrzy temu, co myśli sobie przed tym strzałem, okazuje się, że już tyle razy trafił w słupek, że myśli sobie, że tylko nie. Nie tym razem znowu, nie w słupek. No i co robi? Trafia znowu w słupek, bo sobie powiedział, że ma tego nie robić, prawda? Czyli skupił się na tym słupku. I dopiero kiedy się przyjrzy swoim myślom, okazuje się, że jest taka myśl, z którą można popracować, którą można zmienić. No bo jest taka, taka zasada bardzo fajna trzech Z w, w mhm. psychologii sportu: i to jest zaobserwuj, zatrzymaj albo zastopuj i zastąp. I to można zrobić na przykład z myślami. Zaobserwować jakąś myśl, która nam e, przeszkadza, mhm. która nam psuje, która powoduje, że się stresujemy. Starać się ją zatrzymać, tego też się uczymy. I zastąpić czymś, co nam sprzyja. Mądre. Bardzo. I pewnie działa. <laughs> działa. Ja tak sobie wyobrażam, że jeszcze taki, ta psychologia sportu pewnie przydaje się też poza zawodami w życiu takim zwykłym. Oczywiście, ma to bardzo duże przełożenie. To też nie jest tak, że zawodnik jest... Tylko zawodnik. Tak, zawodnik Zawodnikiem. jest człowiekiem, mhm. tak? I, i, I tak naprawdę to, co robi w sporcie ma wpływ na, na jego życie. Jak wiele razy słyszymy o tym, że na przykład u dzieci i młodzieży uczestnictwo w sporcie, w treningach czy, czy w ogóle w jakiejś takiej aktywności zorganizowanej zmienia dużo też w ich życiu, tak? Zmienia na przykład ich sposób... Funkcjonowania w grupie, tak? Zwiększa pewność siebie, uczy ich radzenia sobie z presją, ze, ze stresem i tak dalej. E, I działa to też w drugą stronę. Czasami to, to życie codzienne może też wpływać na sport. I to też czasami jest taka działka, nad no którą tak, pracujemy. Tak. Ciężko od, odciąć od życia prywatnego, jadąc na zawody, tak? Mm -hmm. Dokładnie. Czyli to, co najważniejsze, nie wstydzić się i zacząć korzystać z psychologa sportu, zwłaszcza jak się pewnie trenuje jakieś, przygotowuje się do zawodów. Tak, ja to, to, ja to traktuję jako jedną z, jedną z działek po prostu przygotowania do zawodów, jedną z działek może nie tylko do zawodów, ale po prostu jedną z działek treningu, tak? I z jednej strony możemy trenować, a z drugiej strony możemy też z psychologiem możemy e, znaleźć te obszary, które, nad którymi warto popracować. I stać się lepszym zawodnikiem i zdobyć kolejny rekord. Oczywiście. Dzięki bardzo za odcinek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.